Witam serdecznie. Krótki apel do pana Marcina Koniecznego, do pani Promyk 7, do pana Darka Wojtasa i do pana Rafała. Moi drodzy, szczególnie panie Marcinie, pisze pan do mnie sporo elaboratów na 10 minut czytania, w których pan pisze o lutrzej Matce Bożej, o przyjęciu zbawienia i o wielu innych sprawach, które, panie Marcinie, bądźmy szczerzy, w żaden sposób nie odnoszą się do tego, co powiedziałem w ostatnich nagraniach. Więc, panie Marcinie, apeluję do pana, do pani Promyk i do pana Rafała i pana Darka Wojtasa o jedną rzecz. O rzetelną odpowiedź. Więc panie Marcinie, zamiast pisać mi o lutrzej Matce Bożej, no nie ma to żadnego związku z kadzidłem i olejami świętymi, prawda? Więc proszę obalić tezę, którą ja próbuję obalić. Wy zarzucacie nam, że pewne rzeczy przyjęliśmy z pogaństwa w IV wieku. Ja pokazałem na podstawie Pisma Świętego, że praktyki i obrzędy, które są w Kościele katolickim, mają podstawy biblijne. Więc panie Marcinie, zamiast pisać o lutrzej Matce Bożej i o sprawach zbawienia i tak dalej, proszę wziąć przytoczone przeze mnie fragmenty, w których wczoraj czytałem o oleju świętym i o paleniu kadzideł i proszę powiedzieć, że to nie jest biblijne i proszę mi udowodnić, że Kościół to przyjął z pogaństwa, a nie rozpisywać się. Panie Marcinie i reszta protestantów, nie jesteście pierwszymi, z którymi się spotykam. Nie lubię się tu jakoś tak wystawiać, ale rozmawiałem z tysiącami protestantów. I wiem, że kiedy są przyciśnięci za gardło do ściany i zmuszeni do obrony, to nie mają czasu. Zaczynają atakować Kościół i wasza metoda, tak jak Świadków Jehowych, polega na tym, żeby wytrącić pałeczkę i prowadzić rozmowy pod wasze dyktando. Nie ze mną te numery, panie Brunner, znamy to powiedzenie i ten film. Domagam się od pana, jeśli chce pan być tutaj rzetelny, aby pan wziął te fragmenty. Nie musi pan brać wszystkiego naraz. Zatrzymajmy się na kadzidle i na oleju świętym, o którym wczoraj czytałem, i udowodnić mi, że jest to pogaństwo. Proszę wziąć następnie laskę Mojżesza, o której czytaliśmy, że Bóg będzie mówi do Mojżesza, że będziesz przez nią dokonywał znaków, i obalić tezę, że Bóg nie dokonuje żadnych cudów przez rzeczy stworzone, przez rzeczy materialne, nie błogosławi, tak jak błogosławił przez Arkę. Proszę wziąć te fragmenty i powiedzieć, że jest to fałszywa doktryna. Spróbować ją obalić, a nie odpowiadać mi o zbawieniu, nie opowiadać mi, że Kościół ma 1600 lat, bo to są pana ataki. I ja wiem, że pan chce mnie sprowokować, że ja się zacznę ustosunkowywać do pana pytań i do pana ataków, uciekając od istoty rzeczy. Istotę przedstawiłem w dwóch ostatnich filmikach o obrzędach i świętych rzeczach, naczyniach, które zostały poświęcone. Wczoraj czytałem o tym. Jak i też o tym, że Bóg przez rzeczy materialne może dokonywać i dokonuje cudów. Kościół katolicki w to wierzy. Wy przypisujecie to pogańskim praktykom przejętym przez Kościół w IV, w V wieku. Ja udowadniam, że jest to biblijne, więc panie Marcinie, jeszcze raz i reszta protestantów, weźcie fragmenty, które ja przytoczyłem, 40-25 chociażby Księgi Wyjścia, gdzie jest o lampce i świecznikach w namiocie i obalcie, że to jest pogańskie, tak jak w Kościele katolickim przy tabernakulum jest lampka wieczna. Czy jest to pogaństwo, czy biblijne podstawy? I proszę konkretnie tu odpowiadać, bo to, co mówiłem wcześniej, jeszcze raz powtórzę. Protestantyzm wzięty za gardło i przyciśnięty do muru nie potrafi się bronić. Przyciśnięty do muru rzuca się jak może, żeby tylko dalej atakować. Nie ze mną te numery. Proszę się bronić. Widzę tutaj nową osobę, pani Maria Worek, która chyba coś posłuchała, jakiegoś nagrania, przejrzała kilka komentarzy i do pana Darka dała odpowiedź krótko. No widać, że protestanci nie wiedzą, co powiedzieć, bo brak im argumentów. Osoba całkiem nowa, bo wcześniej pani Marii Worek nie widziałem. Więc w
przychodzą nowe osoby, posłuchają czegoś trochę, popatrzą na komentarze i zarzut jest nie pod moim adresem, tylko pod waszym, że nie macie argumentów, więc pokażcie się z trochę lepszej strony, pokażcie, że macie logiczne, konkretne, biblijne argumenty i tak jak powiedziałem, panie Marcinie, proszę wziąć werset, który przeczytałem o kadzidle i o świętym oleju, z nakazu Boga i proszę mi powiedzieć, że to nie jest biblijne. Proszę mi powiedzieć, że to jest pogańskie i że Kościół mający dzisiaj oleje święte przejął to z pogaństwa, a nie z Biblii. Proszę taką merytoryczną odpowiedź. To, że jest tak napisane, to wcale nie znaczy, że to... No niech tutaj Pan użyje swojej inwencji i całej protestanckiej teologii, żeby mnie przekonać, że olej święty, który jest dziś w Kościele katolickim, jak i palone kadzidło, które było za Mojżesza, a dzisiaj jest obecnie w Kościele katolickim, nie jest biblijne, tylko pogańskie. No proszę w ten sposób mi tutaj odpowiedzieć, a nie lać wody o Kościele 1600 lat, który ma i o Matce Bożej, i o Lutrze, i o innych sprawach. Tego od Pana oczekuję ja. Wydaje mi się, że inni słuchacze, użytkownicy kanału też na taką reakcję z Pana strony czekają. Więc proszę rzetelnie podejść do tematu. Pani Promyk widzę, że też pisze o zbawieniu, wierzy w Jezusa. Dobrze, wierzymy w Jezusa, ale proszę mi obalać też tezę, że... Pomóc tu panu Marcinowi, jak obalić tezę, że olej święty, który jest w kościele, jest pogański, a nie biblijny. Jak obalić tezę, że Bóg dokonuje pewnych znaków przez rzeczy stworzone, jak błogosławił przez Arkę, druga księga Samuela, rozdział 6, dokonywał znaków przez rzeczy materialne. No powiedzcie mi, że to jest nieprawda, no bo wy w to nie wierzycie, Kościół katolicki wierzy. Zarzucacie mu fałsz, zarzucacie mu bałwochwalstwo. Więc weźcie te fragmenty i obalajcie jeden po drugim. A nie lejcie wodę o wierze w Chrystusa, o zbawionych, że święci to nie są ci, którzy tam Kościół ustanowił i tak dalej. Bo to jest taka postawa, jak pani mówi na biologii o układzie trawiennym człowieka, później Jasiu idzie do tablicy i mówi pani o Ziemi, o Księżycu. No co prawda jedno jest układem słonecznym, drugie układem trawiennym, no ale układ słoneczny i układ trawienny, no to są dwa różne układy, prawda? Łączy je co prawda jedno słowo układ, ale jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Więc jeżeli ja mówię o kadzidle i o oleju świętym, czyli o układzie pokarmowym, to proszę też o tym układzie pokarmowym mówić, a nie wyskakiwać z tezami, atakując z układu słonecznego. Bo to się nijak ma i proszę nie używać tutaj takich, żeby mnie prowokować pytaniami, że jestem Jehowy, że nie rozumie Biblii. Jeśli nie rozumie Biblii, to proszę mi ją wytłumaczyć. Proszę mi wytłumaczyć, że olej święty nie jest biblijny, że kadzidło nie jest biblijne i że Kościół źle czyni, wierząc w te obrzędy. Proszę mi tu odpowiedzieć i co na to Biblia i jak na to protestancka teologia się zapatruje, a nie Luter i Matka Boża. To jest apel szczególnie do pana Marcina, proszę pana, bo pan tutaj najwięcej się rozpisuje i do pana Wojtka, do pana Rafała i czy Wojtka, Darka, pana Wojtasa, Darek Wojtas, tak? I do pani Promyk 7. Konkretnie, a nie oblewać wody, bo ja się na to nie dam złapać. Bo ja wiem, że wy przyciśnięci do muru takiej świadkowej Jehowy, jak nie wiedzą co powiedzieć, to macie autobus za 10 minut. No i to jest stara śpiewka, ja to znam i widzę, że tutaj podobne chwyty stosujecie też przez internet na kanałach. Nie umiecie nic odpisać, to strzelacie dalej ze swoich wydmuszek protestanckich, bo tylko to potraficie. Pokażcie, że potraficie się merytorycznie bronić. Więc jeszcze raz, panie Marcinie i cała reszta. Apel do was. Weźcie na początek dwa fragmenty o kadzidle i o oleju świętym, które przytoczyłem wczoraj i pokażcie mi, udowodnijcie mi również biblijnie, że jest to pogaństwo i że Kościół przejął to w IV wieku. Tylko takiej odpowiedzi oczekuję. Żadnych innych lania wody o lutrze i tak dalej. Mam nadzieję, że teraz panie Marcinie i reszta protestantów się rozumiemy. To ja mówię filmiki. Jeżeli się pan ustosunkować, to proszę się ustosunkowywać do treści filmików i wziąć jakiś wątek czy dwa i je obalać, a nie wyjeżdżać z całą protestancką wydmuszką albo z serią wydmuszek, które nie mają nic wspólnego z treścią przesłania. Na tym polega merytoryczna
dyskusja. I tutaj też pokazuje się poziom zrozumienia Biblii i poziom jej i jakość jej interpretacji. Więc jeszcze raz powtarzam. Proszę wziąć po jednym lub dwa wersety, które ja przytoczyłem, obalić je i udowodnić mi, że jest to pogaństwo. Dziękuję.